Co robią narcyzi, gdy widzą, że jesteś dla nich zbyt silna? Robią dokładnie to samo, co wtedy, gdy widzą, że jesteś dla nich za słaba. Gdy zobaczą, że jesteś dla nich zbyt silna, zbyt silny, albo odbiorą cię jako zagrożenie, albo jako wyzwanie. Dość powszechnym błędnym przekonaniem jest, że narcyzi idą tylko po słabych. Nieświadomych ludzi, bo łatwiej nimi manipulować. Nie zawsze tak jest, bo narcyści są bardzo bystrzy, wytrwali i podstępni. Lubią też co jakiś czas jakieś większe wyzwanie. Tak więc ktoś, kto jest silny, nie jest zwolniony jako cel dla kogoś, kto ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Kiedy pokazujesz swoją niezależną egzystencję i witalność, może to być hit, wręcz. Promocja dla ich poczucia własnej wartości, ponieważ myślą, że są lepsi. Twoja siła może nie być warta ryzyka, że cię prześcignie, kontroluje i wyniszcza. Kiedy zobaczą, że nie mogą się pogodzić z tobą lub kimś, to jest po prostu dla nich zbyt silny, aby mogli go rozjechać. Kiedy zdadzą sobie sprawę, że nie mogą cię emocjonalnie zdestabilizować i kontrolować, Przejdą do kogoś, kto jest po prostu mniejszym wyzwaniem, lub niestety bardziej naiwny. Toksyci są przyciągani przez pewne typy ludzi i dokładnie wiedzą, do kogo celować. Zamiast słabych i bezbronnych, niektórzy toksycy mają tendencję do wybierania tych, mających silną wolę, którzy są niezależni. Im bardziej jesteś niezależny, niezależna, tym bardziej czują, że mogą na tobie Zyskać. Daje im to większe narcystyczne zaopatrzenie. Nie wszyscy narcyzi są głupi. Wiedzą również, że Twoja siła może być ich zasilaniem. Innymi słowy, nawet jeśli jesteś dla nich zbyt silna, niektórzy narcyzi odbiorą to za wyzwanie i będą szukać sposobu, aby spróbować Cię złamać. Jednak to Ty decydujesz, czy wpuścisz ich do swojego życia. Czy nie? Czuję, że w tym miejscu wiele osób staje się ofiarą, powodu braku wiedzy o ich wewnętrznej mocy, decydowania o tym, kto ma dostęp do ich życia. Mam nadzieję, że wykorzystasz swoją moc, która jest Twoją siłą, aby uchronić Cię przed drapieżnikami.